Cześć. Okazało się, że długo nie musieliśmy czekać. Otóż na tej tajemniczej desce powitalnej, artystycznej, można powiedzieć, została zakodowana nazwa Zielonka. Bezpośrednio pod tym filmem w komentarzu macie podczepionego linka do gościa, któremu należy się wielki szacun na dzielni, ponieważ tym growym alfabetem udało mu się to odkodować. Ale teraz do rzeczy. Co nam się udało odkodować? Otóż pojawił się tutaj napis Zielonka, czyli witamy w Zielonce na mapie Zielonka. No i teraz nastąpił wielki hura optymizm. Polska mapa, będą ursusy, bizony, będą stare chałupy i będzie w ogóle fajnie, bo będzie klimat. No, klimat na pewno będzie, ale jaki i czy to będzie Polska, to tutaj należałoby się trochę zastanowić. Okej, będą marchewki, no dobra, marchewki są też przecież i w Polsce, są na Ukrainie, są na całej ścianie wschodniej i w ogóle marchewek jest wszędzie dużo. No i tutaj słowo klucz, ściana wschodnia, to znaczy wschodnia część Europy, wschodnia środkowa część Europy, jak zwał, tak zwał, region wschodniej Europy, tutaj można by polemizować. Czy te domki z niebieskimi okiennicami są bardziej polskie, bardziej ukraińskie, czy bardziej może jeszcze inne? Ciężko wnioskować. Pasują trochę jakby wszędzie, bo takie regiony możemy spotkać wszędzie. Czy są jakieś stricte fakty przemawiające za tym, że to będzie Polska? No, nazwa Zielonka. Otóż ta nazwa Zielonka gdzieś tam może w głowie się ukierunkować w jedną stronę. Ale teraz do rzeczy. Patrząc na wszystkie mapy, które we farmingu były wydawane, pomijając tą Hagenstedt, czyli to jest była mapa typowo Niemcy, tak była po prostu określona, no to możemy wyróżnić tutaj w zasadzie regiony, bo Giants, jeżeli wzorował się na czymś, to wzorował się na jakimś regionie, czyli to nie było tak, że a tu mieliśmy Niemcy, tu mieliśmy Austrię, tu mieliśmy powiedzmy tam, nie wiem, Szwajcarię, w kolejnej mieliśmy typowy jakiś tam, nie wiem, typową Francję taką i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie we wszystkich mapach, poza tą pierwszą, można powiedzieć, którą wymieniłem, pojawiały się regiony i Giants oficjalnie szedł w narrację, że wzoruje się na regionie, nie na konkretnym miejscu, tylko na regionie, czyli w ten sposób to zostało określane. I tak, mieliśmy Westbridge Hills i tu mieliśmy Amerykę Środkową Zachodnią, mieliśmy Bjornholm, tu mieliśmy Skandynawię, mieliśmy Sosnowkę, tak, Sosnowkę, nie Sosnówkę, czyli Europę Wschodnią, mieliśmy Gold Coast Valley, czyli mieliśmy Amerykę Północną, mieliśmy Ehrengrat, czyli Alpy Szwajcarskie, mieliśmy Felsbrunn, czyli Europę, to były takie alpejskie regiony Niemiec, Ravenport, czyli tu mieliśmy USA, region południowej Kalifornii, Elm Creek, czyli mamy USA, region środkowo-zachodni, następnie słynny Baleron, czyli Francja, region południowy oraz Silver Run Forest, czyli Pacyfik północno-zachodni. I tak to wygląda. Znaczy, zazwyczaj do tej pory to było kierowane regionem. No i teraz dostajemy nazwę Zielonka. W stosunku do tych wszystkich nazw, które tutaj były, zachodzi jedna prosta zależność. Ta nazwa jest ściśle powiązana z regionem, to znaczy jak mamy taką twardą Hagenstedt, to mamy Niemcy, jak mamy Westbridge Hills, to mamy Amerykę, jak mamy Bjornholm, to mamy Skandynawię, a jak mamy Zielonkę, no to czy będziemy mieli Polskę? Ciężko powiedzieć tak na dobrą sprawę, bo jeżeli pokierujemy się tą regionizacją, to okej, mapa może się polsko nazywać, może polsko-słowiańsko-sielsko brzmieć, natomiast jaki region w niej zostanie odwzorowany, no to zobaczymy. To znaczy słupki sprzedaży, jeżeli chodzi o farmingi, w naszym regionie są wysoko i oni na pewno to widzą. Czy widzą to w taki sposób, że w końcu by się to udało po tych wszystkich mapach, które wymieniłem? My gdzieś tam o tą Europę się ocieraliśmy, trochę bardziej w drugą stronę. Gdzieś tam ta Sosnowka, ale to taka była, wiecie jaka była ta mapka, nie będę tutaj już tego komentował. Natomiast ten nasz region gdzieś tam był pomiędzy, tak? Tutaj nie było ściśle takiego czegoś, że my się gdzieś w to wpasowywaliśmy. Należy też jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. To, że tutaj takie stare chałupki się pojawiły, to pamiętajcie, że taka mapa musi mieć obszary, która pozwoli wam grać zarówno starymi i małymi maszynami, czy w ogóle małymi maszynami, jak i dużymi maszynami, czyli muszą się tam pojawić różne wielkości pól, różnego rodzaju zabudowania. No i też jest, pojawia jeszcze wątek, powiedzmy, Ukrainy, tak? No wątek Ukrainy jest taki, że ta marchew tutaj się zgadza, bo oni są dość wysoko, jeżeli chodzi o tą produkcję. Natomiast to jest taka kwestia trochę, można powiedzieć,
delikatnie śliska. To znaczy, tam jest teraz konflikt. To mogłoby pójść w stronę jakiegoś wsparcia, jakiegoś tam poparcia, przekazania części dochodów i tak dalej, bo takie pomysły się tam pojawiają. Jedna rzecz tutaj nie pasuje. Nie pasuje ta zielonka. To znaczy, ta mapa mogłaby się nazywać jakoś europejsko. Natomiast no, ta zielonka albo będzie po prostu takim trochę haczykiem i chwytem na Polskę, to znaczy ktoś wpada i zobaczy, ła, DLC zielonka, się mapa nazywa, dawaj kupuję, polska mapa zielonka, zielonka kupujemy, bo tak się zapala od razu lampka, bo to słowo jeden do jednego nie ma jakiegoś takiego tłumaczenia w drugą stronę, takie powiedzmy zielonka po ukraińsku to jest taka chyba szklarnia, oranżeria, coś takiego, więc nijak to się ma do regionizacji mapy, takich nazw map, które do tej pory zostały zastosowane, więc generalnie mamy dwie opcje, albo faktycznie Polska-Polska, albo nazwa Polska jako po prostu region, czyli polsko brzmiąca nazwa, która się będzie dobrze w naszym regionie kojarzyła, natomiast sam region może zakrawać o bardzo duże obszary tutaj krajów, które w tym obszarze się po prostu znajdą, także mapka musi być uniwersalna. To, że tutaj pojawiły się takie domy, to ok, to może gdzieś tam sugerować, że może się pojawić fajny klimat, naprawdę fajny, jeżeli chodzi o te rodzaje po prostu tych budynków, tak? Natomiast stricte tak jakby no, taką geolokalizację, to tutaj byłbym troszeczkę ostrożny. Oczywiście ja bardzo bym się ucieszył, gdyby to była zielonka, zielonka typowo nasza Polska, to by było fajnie. Natomiast byłbym taki troszeczkę tutaj ostrożny i jeszcze bym się chwilę z wyrokowaniem na ten temat wstrzymał. Więc słuchajcie, tyle ode mnie. Na horyzoncie mam jeszcze dla Was dwa odcinki, to znaczy jeden z nich to będzie coś, co Wam kiedyś obiecałem, czyli czy te kałuże we farmingu to tak naprawdę są kałuże, czy tylko ściema. A pewnie jak już zdążyliście zauważyć, no ale dobra, wstrzymam się, nie będę spoilerował. Natomiast mam jeszcze gdzieś tam na oku jeden odcinek, żeby mniej więcej wycelować w maszyny, jakie w DLC się mogą pojawić, może bardziej w marki niż w maszyny, no bo tutaj można troszeczkę sobie tego tematu pospoilerować i powymyślać, bo tam pewne rzeczy można tam ukierunkować, można powiedzieć, zgodnie z tym, jakie są licencje i co może się pojawić. Na dzisiaj koniec, na razie, cześć.